poprzednim odcinku informowaliśmy również o dość zaskakującym zachowaniu Amadeusza Ferreriego, który na TikTokowym live'ie ni stąd ni zowąd zaczął wyzywać Denisa Załęckiego oraz zapowiadać, że skarci go przy okazji spotkania na żywo. Czy ja bym przyjął waleczkę z Deniską Załęcką? Nie wiem, mogłem się mu odlać do pyska tak naprawdę. Nie wiem, czy w tym jest prawda, ale słyszałem takie plotki, że walka Amadeusz Ferrari kontra Denis Załęcki miałaby się odbić na zbliżającym się klaucie. Jeżeli okazałoby się to prawdą, to uważam, że cała ta poddymka ze strony Ferrariego jest zwykłą grą medialną. Ale zestawienie samo w sobie wydaje się dosyć szokujące. Niemniej, jeżeli faktycznie miałoby się to odbyć na klau, to trzeba im przyznać, że mocną kartę zmontowali. Jest k***a Denis we Freak Fightach. Jak go spotkam, to go wyliściuję. Nie poznaliśmy powodów, przez które Amadi tak negatywnie wypowiedział się o Denisie i dotąd nie było przesłanek mogących świadczyć o ich konflikcie. Jednak dostaliśmy odpowiedź od samego Załęckiego, który zasypywany wiadomościami oraz telefonami od ludzi zdecydował się przerwać swoją nieobecność w sieci i w poniedziałkowe popołudnie opublikował Instastories o treści: odlać do pyska to mogę ja się tobie, Pecie. On chce mnie wyliściować, to jedna z tych fantazji, które nigdy się nie wydarzą. Obudź się, chłopcze, poliścił ode mnie, to ty byś na Ojomie wylądował, a walkę to moglibyśmy zrobić, gdybym miał przywiązaną jedną rękę, nogę i jeszcze zasłonięte oczy. Trochę nie ten poziom, może miałem gorszy okres, ale ty tak serio? Bić się z tobą to jak bić niepełnosprawnego. No bez przesady, a ty na ten rewanż chcesz mi dawać? Znowu nie będziesz mógł spać po nocach w obawie, że cię zabiję w tej klatce jak ostatnio. Widziałem twoje prywatne rozmowy, jak pisałeś, że przecież Denis mnie zabije. Kozaczki w necie i przy ochronie, was dwóch bym rozjebał naraz. Dzień później Załęcki postanowił rozwinąć... Ej, ja bym chciał zobaczyć walkę Ferrariego z Denisem Załęckim, tak szczerze. Ale myślę, że Denis ma sporo racji w rozumieniu tego, że byłby kompletnym faworytem. ...nąć nieco temat już podczas mówionej relacji nagrywanej w samochodzie, podczas której nie gryzł się w język i podkreślił, że o ile nie miał ochoty odpowiadać na zaczepki Amadeusza, to honor nie pozwala mu siedzieć cicho i zapowiedział, że za bluzgi w jego stronę Ferrariego spotka kara podczas potencjalnej walki, na którą wyraził niechęć. Bad Boy przyznał również, że... O! Jedna osoba zrozumiała, jak trzeba się zachować, proszę. Dobra, masz jusra w ciu, bo akurat pajdaj dzisiaj. Dziękuję bardzo, panie Majewski. Dziękuję bardzo. Ma za sobą bardzo nieciekawy etap swojego życia, który jednak przepracował z psychologiem i jak sam podkreślił, najgorsze jest już za nim, w związku z czym nie da swojemu nowemu medialnemu oponentowi w klatce żadnych szans, jednocześnie lekceważąc jego umiejętności sportowe oraz charakter do walki. Chce się bić, to będziemy się bić, ale nie chce mi się zaczepić, że ty mi co ty mi zrobisz. 75 groszy. Dorzucam mala cegielkę do przygotowań. Pozdro. Dziękuję bardzo, przyjacielu. No, jak wy chcecie, żebym ja walkę wygrał, jakby nawet na przygotowania grosza nie dorzucicie? To dobrze wiemy, pokazałeś ostatnio w turnieju, że nie masz jaj, jesteś p***ą, przegrywasz z dużo mniejszymi od siebie, nie masz jaj, nie masz charakteru, co, zbrakło ci pieniążków i chcesz się teraz na mojej osobie wybić, bo wiesz, że miałem gorszy czas, odrobiłem lekcję, już wstydu więcej nie zrobię, także trafiłeś w najgorszy moment, najgorszy możliwy moment, bo cię dojadę, masz szmato, tak samo twojego natanka p***nego p***a. Kolejna storka była już skierowana do... No, a to mnie rozbawiło. Tak samo twojego Natanka pierwszego p***a. To było romantyczne akurat. Romana Parka, który według jego słów ma nachalnie szukać sobie pojedynku właśnie z Bad Boyem, korzystając z jego gorszego okresu sportowego i wrzucił nawet story sugerujące takie zestawienie, na którym prześmiewczo przeinaczył jego ksywę na Bad Girl. Denis również w tym przypadku wykazał zainteresowanie starciem, jednocześnie wbijając szpilkę w Irlandczyka z północy, twierdząc, że ledwo co poradził on sobie w walce z Szeligą, podczas gdy on będzie dużo bardziej wymagającym rywalem. Ale zwykła pompka, kurdupel ci prawie na jedno, to ty kurwa do mnie startujesz, bo zobaczyłeś kurwa, że się kurwa pogrążam kurwa w klatce ostatnio, ale już nie ma starego Denisa. Stary Denis, stary prawdziwy Denis kurwa sprzed 3-4 lat wrócił, porozdalawaj was wszystkich, także normal. Suck my dick, bitch. Na koniec Denis zapowiedział zmianę w swoim szeroko pojętym postępowaniu w świecie freaków, zapowiadając, że po rozmowach z pewnymi osobami zamierza zaprzestać poruszania na wizji jakichkolwiek tematów związanych z ulicą, sferą kibicowską czy więzieniem. Wracając do Ferrariego, Denis bardziej szczegółowo wypowiedział się o sporze z Amadeuszem w opublikowanym w środowy poranek wywiadzie dla Mateusza Kaniowskiego, w którym poza przytoczonymi już wątkami, które zostały poruszone w oświadczeniach z Instastories, nieco szerzej opowiedział on o samej genezie konfliktu, która w zasadzie do tej pory jest niejasna, przez co często pojawiają się opinie, że ich spina jest tak zwaną ustawką pod walkę. Denis przyznał, że sam nie zna powodów bardzo ofensywnej wypowiedzi Amadeusza na jego temat z TikTokowego live'a, twierdząc, że była ona efektem tak zwanej odklejki, po czym zaznaczył, że szczególnie jeden z tekstów, który padł w jego kierunku, był niedopuszczalny i przy najbliższej możliwej okazji Amadeusz zostanie za niego ukarany. Spodziewałem się, że może powiedzieć coś takiego normalnego, ale no nie, że mi się pyska, nie? No to już kurwa po całości przegiął, tu już granice się skończyły. Ja chcę zobaczyć, co to jest prawdziwe piekło, no to
Czekamy do pierwszego spotkania. Załęcki, skonfrontowany z powtarzającą się teorią, że ich konflikt jest udawany, stwierdził, że wszyscy przekonają się, czy rzeczywiście tak jest, kiedy dojdzie do ich walki. Dodał, że bardziej nastawiał się na rewanżowe starcie z Wielkim Bu, jednak jak zostanie sowicie wynagrodzony, to jest w stanie po drodze w cudzysłowie przejechać się po Ferrarim, zaznaczając, że interesuje go jedynie formuła MMA. Bad Boy w kontekście relacji z Ferrari napomknął także zdawkowo o pewnej zakulisowej sytuacji, która wpłynęła na to, że stracił on szacunek oraz sympatię, którą darzył go po dołączeniu przed kamerą. Więc coś się wydarzyło między wami w historii? Bo coś mi tutaj nie gra w tym wszystkim. Jest dużo wygadać, ale są rzeczy, o których nie mogę mówić. Przy kamerach, bo słuchają nas różne organy i tak dalej. Nie mogę gadać o sprawach takich. Ale powiem ci, że mnie zaskoczyłeś teraz, bo ja nie znam tej historii. No, i nie poznasz raczej. W nocy z wtorku na środę głos po raz kolejny zabrała także strona sporu, a więc Amadi, który odniósł się jedynie do przytoczonego wcześniej oświadczenia z Instagrama, ponieważ wywiad Ukaniowskiego został opublikowany później. Amadeusz nawet w najmniejszym stopniu nie zszedł z tonu oraz nie zmienił swojej narracji, a nawet poszedł o krok dalej, informując, że Denis ma dwie opcje, albo klęka na kolana i zostaje ukarany, po czym zapomniał sprawie, albo wrzucają po 100 tysięcy złotych do puli i toczą pojedynek, który będzie transmitowany na żywo na platformie Kick. Masz dwie opcje. Pierwsza, klękasz, mela na pysk, liść, kopala w dupala, na pożegnanie, cześć czołem, nic się nie widzieliśmy. Druga opcja, 100 koła na środek i walimy, znaczy zatańczymy. Taki taniec z zachodnich Niemiec. Co ciekawe, Amadeusz w dalszej części monologu stwierdził, że jego bardzo kąśliwa wypowiedź z TikToka była po części żartobliwa, jednak skoro Denis tego nie zrozumiał, to nie będzie miał dla niego żadnej litości i go zniszczy, co nie będzie takie trudne, biorąc pod uwagę jego kruchą psychikę. Ale skoro nie rozumiesz, że to było po części dla jaj, sobie z ciebie zadrwiłem, tak jak Robicka kiwasz do Imperatora, jesteś rozerwany na kawałki, a będziesz rozerwany na strzępy. Twoja psychika jest... rucha. W sumie twojej psychiki już nie ma. Co ty sobie kurwa wyobrażasz? W jednej z kolejnych storek Amadeusz opowiedział również o zmianie swojego mindsetu, zaznaczając, że nigdy nie miał ambicji sportowych, jednak jego pojedynek na zagranicznej gali z Saltpapim wyzwolił w nim chęć zostania prawdziwym sportowcem i zapewnił, że będzie dążył w tym kierunku. Chcę zostać jednym sportowcem i nim zostanę. Teoria, według której pojedynek Amadeusza z Denisem Egiru... Kurde, Amadeusz jest taki zabawny. Od 3 lat gada to samo czy od 5, to jest takie śmieszne. Chcesz zostać sportowcem i nim zostanę. Teoria, według... według której pojedynek Amadeusza i również pani Ale Gosi z Marianną jest w pewnym stopniu celowym... Zanim ogolisz brodę? Nie ogolę. Biegiem mającym za zadanie zbudowanie otoczki przed ich starciami w oktagonie, poniekąd może potwierdzać również wypowiedź Nitrozyniaka, który na jednym z ostatnich live'ów zlikował część karty walk nadchodzącej gali Cloud, zaznaczając, że po prostu nie lubi tej federacji, dlatego nie ma oporów przed zdradzaniem ich planów. Wśród zestawień, które wymienił, była się właśnie wcześniej wspomniana czwórka zawodników. Widzowie, ja wam zlikuję kartę Clouda, co wy na to? Bo ich nie lubię. Błoński się bije z Marconiem, Magical... No to już wiadomo, że akurat Sergiusza Liki są nietrafne, bo Błoński owszem się bije, ale nie z Marconiem. Z Rafoniksem. Magika z Rafoniksem. Jeżeli dopięliby tą walkę, to byłbym głęboko zdziwiony, dlatego że ja dostałem ofertę walki z Magikalem i ją odrzuciłem właśnie od Cloud. Za całkiem przyzwoite pieniądze swoją drogą. I z tego co ja słyszałem, to Rafoniks bardzo tej walki nie chciał, a jeżeli już się miał na nią zgodzić, to zaporowe pieniądze bardzo chciał. Więc są dwie opcje, albo go przepłacili i finalnie powiedzieli ok, masz i walcz, albo to też jest nietrafny leak. Gocha z Marianną, więc nie wiem po co... Gocha z Marianną to duże prawdopodobieństwo, myślę. Co te dymy kręcą? Ferrari z Denisem, Omielańczuk Bu i chyba Mokry Suchacz. Omielańczuk Bu... No może być. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że nie są to oficjalne informacje, a Sergiuszowi zdarzało się już w przeszłości bejtować w kontekście likowania freakfightowych starć, dlatego podane zestawienia należy traktować z przymrużeniem oka i nie brać ich za pewnik. Zresztą sam Nathan Marcoń, wymieniony pośród potencjalnych zawodników, zdementował informacje dotyczące jego walki z Błońskim, pisząc, że nigdy nie było nawet rozmów na temat takiego starcia na gali Cloud. Dodał, że miał innego potencjalnego rywala na czerwcowy event, który wycofał się chwilę przed podpisaniem kontraktu, jednak zapewnił, że i tak zawalczy na najbliższej gali. Co więcej, Pierzasty wyznał, że szykuje mu się walka za granicą, a potem kilka w jego rodzimej... Dobra, wydaje mi się, że Sergiusz akurat wie, jakie osoby na Cloud zawalczą, ale bardzo często są roszady i może Sergiusz miał nieaktualne informacje, po prostu pozmieniali wstępne pomysły, które mieli. ...organizacji, czyli Fame MMA. Nowe fakty w sprawie MGP Gara.